Zgodzisz się z tym, że to był taki mecz, w którym kto pierwszy strzeli gola, ten wygra? No, tak ten mecz pokazał i faktycznie się zgodzę z przebiegu spotkania. Myślę, że na to wskazywało i no niestety dla nas to mieć strzeliła tą bramkę, choć uważam, że jeszcze mieliśmy swoją sytuację, żeby wyrównać i no i ten mecz mógłby się skończyć remisem, tak? Bo mimo wszystko tak z przebiegu całego spotkania uważam, że przeważaliśmy w tym spotkaniu, może dużo sytuacji nie było klarownych, ale z gry gdzieś tam mieliśmy więcej, no nie udało się strzelić bramki, no mieć strzeliła po stałym fragmencie. Zawsze jest to, mówię, gdzieś tam groźny aspekt gry. No i mówię, no co mogę więcej powiedzieć, bardzo ważny mecz to był w kontekście gdzieś tam układu tabeli, oczywiście jak każdy inny, ale na tą chwilę, no tak jak powiedziałem, był on istotny i przegrywamy, ale nic się nie dzieje. Takiego ogromnego, choć na pewno szkoda, ale jeszcze dużo spotkań przed nami. Ten mecz wyglądał troszkę jak takie spotkanie starych znajomych, bo chyba ani Arka, ani Mieć wzajemnie się nie zaskoczyliście niczym poza tym jednym stałym fragmentem. No tak pan powiedział, no, ten mecz raczej nie obfitował w dużo sytuacji gdzieś tam klarownych. Na pewno może gdzieś tam tych sytuacji podbramkowych takich nieczystych było trochę, ale klarownych nie. No i tak jak pan powiedział w pierwszym zdaniu, no, kto pierwszy strzeli bramkę, to najprawdopodobniej ten mecz by wygrał, no i wygrał, tak? Niestety dla nas to nie my. To wasz dopiero drugi mecz po zmianie trenera. Jeszcze uczycie się stylu, który preferuje trener Tarasiewicz? Trzeci mecz, wliczając to puchar. Na pewno jakby jeszcze nie jest do końca wszystko, może nie tyle, co tak jakbyśmy chcieli, ale jeszcze pewnych rzeczy do szlifowania, tak? Bo trener musi mieć też swój czas na to, żeby wprowadzić pewne zmiany. Jest ich trochę i na pewno jeszcze może nie wszystko wygląda tak, jakbyśmy chcieli, tak, żeby to funkcjonowało bardzo dobrze, ale moim zdaniem nie był to zły mecz w naszym wykonaniu. No, mówię, tracimy bramkę po stałym fragmencie, gdzie to gdzieś tam zawsze jest to możliwe i cóż, no, szkoda, tak?